Teraz będziemy mieli temat zupełnie inny, więc będziemy mieli bardzo fajną różnorodność dzisiaj, bo ten mój temat jest tak bardzo meta i nie będzie technikaliów, nie będzie już kodowania, ale będą jakieś wzorce. Dobra, więc do rzeczy. Jak w naszej codziennej pracy, jakim sobie zwykle zadajemy pytania? Jak to zrobić? W domyśle. Dlaczego nie robić? No, to już jest głęboko, tak bym mógł. Zwykle jest, jak to zrobić? Szybko. Bo życie na taśmie produkcyjnej jest nieubłagane, tak? Dostarczać trzeba szybko i to do tego powtarzalnie, więc nie ma to tamto. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić. No i jeszcze trzeba wiedzieć, kiedy czego użyć. Dlaczego? Żeby to szybko zrobić. No i czy to już jest wszystko? Wszystkie rodzaje pytań, jakie powinniśmy sobie stawiać? Czy może jest coś jeszcze więcej? Oprócz tego. Ja dzisiaj chciałem Was zaprosić do takiej nieco filozoficznej perspektywy spojrzenia na wytwarzanie softu i na to, żebyśmy się zastanowili, co to jest różnego rodzaju wzorce, koncepcje, techniki, których używamy. Po co to robimy? Dlaczego to działa albo nie działa? W jednym kontekście działa, w innym kontekście nie działa. Ale żeby nie było tylko tak czysto teoretycznie, to będziemy mieli jeszcze zespół. Nasz zespół przeszedł transformację Agile, no i okazało się, że teraz to już z architekturą jest trochę inaczej, bo to nie jest stanowisko, tylko rola. Wszyscy jesteśmy architektami. Nasza branża jest w ogóle trochę specyficzna, bo na przykład w budownictwie też mamy architektów i tych, którzy budują, ale to jest zupełnie, ta paralela się zupełnie nie nadaje do wytwarzania softu. Bo u nas tak naprawdę tych budowniczych to praktycznie nie ma, tak? Kompilator buduje kod, a my się zajmujemy designem wszyscy, a nie jest tak jak murarz stawianiem cegły na cegłę. No w związku z tym, skoro wszyscy jesteśmy architektami, to nasz zespół jest odrobinę zagubiony, bo dawniej tak nie było i oni teraz muszą wejść w tą nową perspektywę i trzeba im trochę pomóc. No bo do tego jeszcze dużo jest koncepcji. Oni o wszystkich tych koncepcjach coś słyszeli, ale jak to pokleić razem, tak? Tych wszystkich skrótów trzyliterowych jest bardzo dużo i się ciężko z tym odnaleźć, a jak to nasza odpowiedzialność to jest teraz jeszcze do tego, no to już nie jest zabawa. I czasami im się tęskni, że dawniej było łatwiej. Jak było dawniej? No, mieliśmy wieżę z kości słoniowej, ale to raczej jest wieża Babel, tak? Problem z wieżą Babel jest taki, że jest problem z komunikacją, ze zrozumieniem się. W szczególności między tymi w wieży, a tymi poza wieżą. Ci w wieży wiedzą, a ci poza wieżą mają zrobić. Więc trzeba nimi jakoś zarządzić, żeby oni zrobili to, co trzeba. No i w związku z tym na szczycie wieży się jakieś oko wszechwładne musi zainstalować, żeby tym zarządzić. No ale skoro ci w wieży wiedzą, a ci poza wieżą nie, to trzeba im jakoś przekazać tę wiedzę. Więc wtedy wystarczy zrobić klarowną, prostą dokumentację, no i wtedy już ci poza wieżą wiadomo, co mają zrobić, zaimplementować to, co tam jest w dokumentacji. Jaki jest problem z dokumentacją? Ludzie, którzy ją czytają, nie znają kontekstu, w którym była tworzona. Nie znają intencji, nie brali udziału w dyskusjach wszystkich. I cały ten kontekst jest poza nimi. Więc bardzo ciężko im jest zrozumieć i zrobić z tego coś użytecznego. W związku z tym ci w wieży muszą jakoś to przybliżyć, więc trzeba uściślić tą dokumentację, skoro oni sobie jeszcze nie radzą. No potem to już wiadomo, że nawet nie trzeba się zabierać za czytanie, tylko trzeba od razu zaimplementować jakoś tam, a potem się zobaczy na produkcji. No więc zespół wieży to może nie do końca, tak nie chcą, ale tego nowego jeszcze nie znają. A do tego jeszcze się sceptycyzm pojawia. Bo to nie działa, tamto nie działa, u nas DDD nie zadziałało, a u nas jakaś tam heksagonalna architektura nie zadziałała, a u nas to nawet testy nie działają. W związku z tym teraz muszą sobie poradzić trochę też z tym sceptycyzmem i wiedzieć coś więcej o tych koncepcjach, żeby to im się jakoś poukładało i dało się zastosować sensownie. Ja nazywam się Marcin Markowski. Więcej o mnie możecie się dowiedzieć na stronie IT Librium, którą razem z Szymonem prowadzimy. Tam jest blog, na którym jest też trochę artykułów o architekturze właśnie. Prawie całą serię na ten temat opublikowaliśmy. Oprócz tego jestem trenerem w Botedze i współorganizatorem meetupu o DDD w Warszawie.
i specjalizuje się właśnie w takich rzeczach jak DDD, architektura, stąd ten temat na prezentacji. Dobra. Więc teraz trzeba by od czegoś zacząć. Zespół dostał nowy projekt. No i wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest nowy projekt, nowy system. Trzeba od czegoś zacząć, tak? No wiadomo od czego, ta baza jest wybrana. Już to nie podlega dyskusji, ale teraz trzeba coś jeszcze zrobić. Co będzie następne? Warstwy pewnie. Jak już będzie szkielet, to potem się go tylko wypełni i już będzie dobrze. A to się na pewno przyda, więc nie trzeba się zastanawiać, czy to robić, czy nie, tak? No wiadomo, że trzeba zrobić warstwy. Nikt bez warstw nie programuje. Ale skoro warstwy, to jakie? Takie tradycyjne? Z infrastrukturą pod spodem, API na górze? Czy może clean, hexagonal architecture? Tak? Który układ jest lepszy? No to trzeba się zastanowić, po co w ogóle nam są te warstwy, żeby sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Może chcemy wymienić całą jakąś tam technologię, bazę danych na przykład, na nową. Komuś się to udało, tak żeby bez rozpruwania reszty systemu, tylko podmieniliśmy implementację repozytoriów i już jest. Nie? To pewnie się nie udało. No to może coupling chcemy zredukować. No bo jak będziemy mieli kilka warstw, no to wtedy couplingu nie będzie, tak? Będziemy mieli osobne entie bazodanowe, osobne entie biznesowe, osobno DTOSy. Nie będzie, nie, na każdej będzie można przepakować między warstwami, to się coupling zredukuje. Dlatego nam warstwy też chyba automatycznie nie zapewnią, tak? Coś więcej trzeba, żeby ten coupling zdjąć. No to może, żeby się na domenie skupić. No tylko który układ warstw to zapewni lepiej? Czy taki z infrastrukturą pod spodem, a API na górze dobrze to zapewni? Czy raczej będzie klasyczne TDD, Table Driven Development? No pewnie raczej w drugim częściej wychodzi. No to może, żeby ułatwić testowanie. No bo jak będziemy mieli wszystko w osobnych warstwach, to wystarczy zamokować to, co jest na warstwie, z której nasza warstwa korzysta i będzie można napisać testy. Fajnie się pisze takie testy? Jest dużo moków, więc możemy sprawdzić, czy framework do mokowania działa i czy dobrze umiemy konfigurować moki. I głównie na tym się skupiają nasze testy. Więc no też warstwy z automatu tego nie rozwiążą. To po co one nam są? Trzeba zobaczyć w ogóle, co wpływa na nasz system. Tak? Mamy jakieś drivery architektoniczne, jak to się czasami określa. One mogą być bardzo różnego rodzaju. Tak? Od procesów biznesowych, reguł, do jakichś tam technologicznych kwestii, do SLA, obciążenia, prawa, struktury organizacyjnej, kompetencji aktualnych, kompetencji, do których dążymy. To może być mnóstwo rzeczy. I one wszystkie są istotne. No jak im się przyjrzeć bliżej, to się może okazać, że one można je pogrupować na jakieś kategorie. Mamy rzeczy związane z wymaganiami funkcjonalnymi. Może chcemy to jeszcze ziarniściej rozbijać na procesy osobno, reguły osobno. Mamy jakieś kwestie związane z technologią. Mamy jakieś kwestie związane z organizacją. Mamy jakieś czynniki związane z jakością komunikacji z naszym API, na przykład SLA. Jakieś tam opóźnienia dopuszczalne i tak dalej, i tak dalej. No i teraz warstwy nam się dobrze przydają do tego, żeby wyznaczać granice między tym, co zależy od różnych kategorii driverów architektonicznych. To jest coś, do czego one się nam mogą naprawdę przydać. I jeżeli dobrze poprowadzimy zależności między tymi warstwami, to uda nam się tak podzielić system, żeby to, co się zmienia w zależności od innych driverów, było od siebie oddzielone, żeby to, co jest najistotniejsze, było względnie niezależne, a to, co jest mniej istotne, żeby było zależne od tego, co bardziej istotne, nie w drugą stronę. Bo jeżeli nasza logika biznesowa jest zależna od naszej bazy danych, to chyba nie jest w dobrą stronę, ale może w innym rodzaju softu to będzie w dobrą stronę taka architektura tradycyjna, warstwowa. Więc granice nam się przydają w naszych systemach, żeby one były utrzymywalne. Bo wtedy możemy dzielić właśnie w taki sposób, żeby ten coupling faktycznie redukować. No czyli co? Pewnie clean będzie lepszy, tak? Bo tam domena będzie w środku, a reszta będzie na zewnątrz. Osobne kategorie driverów będą na każdej warstwie, będzie w miarę ok.
Ale to też nie jest takie proste, bo może nie wszędzie warstwy nam są w ogóle potrzebne. Tak? Może w ogóle gdzieś nie są potrzebne, może nie trzeba zawsze stosować warstw, a może w jednym fragmencie systemu trzeba, a w innym nie. A może to się jeszcze może zmieniać w czasie. Tak? W jakich granicach w ogóle rozpatrywać podział na warstwy? W obrębie całego systemu? Czy tylko w obrębie części? A jak w obrębie części, to których części? Nam brakuje jakiegoś szerszego spojrzenia, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie. Tak, jakiegoś bigger picture. Żeby wiedzieć w ogóle, w jakich granicach podział na te granice, które nam zapewniają warstwy, rozważyć. Na bez zrozumienia biznesu nie mamy tego bigger picture, tak? Tego się nie da się go mieć. Bez zrozumienia tego, co tak naprawdę jest do zrobienia. A jak zrozumienie biznesu, to co? Nasz zespół już wie, słyszał o tym. DDD się do tego nadaje bardzo dobrze. Byliście w takiej sytuacji, kiedy ktoś podejmował decyzję, że od jutra robimy DDD w firmie. Co prawda jeszcze nikt albo prawie nikt nie wie, co to jest DDD, ale zrobimy je od jutra. To oficjalne podejście będzie. No i często się na tym wdrażanie DDD kończy, na takim poziomie. I potem mamy takie ciekawe rozważania. Czy jak strukturę zespołów przełożymy na bounded konteksty, to dobrze będzie, dobry podział? Albo jak pozbędziemy się seterów publicznych, to już będziemy mieli agregaty? A może jak podzielimy sobie nasz system na kontrolery osobno, handlery osobno, ENCI osobno, tam coś tam jeszcze, repozytoria osobno, to już dobre moduły będziemy mieli? No to oczywiście jest karykatura, tak? To wiemy, że to nie o to zupełnie chodzi, ale niestety, jak się popatrzy na tutoriale w necie, a także na jeden jakiś projekt przykładowy, to tego typu rzeczy tam znajdziemy, tak? Tak rozumiane DDD. No i potem się okazuje, że DDD nie działa. No, może i nie działa. Zależy, jak się je wykona. Ale co to jest w ogóle to DDD? Jaka jest istota? Czy to są te building bloki, agregaty, value objecty, polityki, bounded konteksty i tak dalej? Czy jak będziemy wszystko ubierać w te klocki, to już będziemy robić DDD? Czy to było najważniejsze? Te różne wzorce, w szczególności taktyczne? Jaka była myśl Evansa, jak pisał swoją książkę? Myśl była taka, że trzeba się skupić na zrozumieniu, co jest do zrobienia, na zrozumieniu biznesu. I tworzyć systemy, które odzwierciedlają tę rzeczywistość biznesową. To nie jest takie proste. No i można powiedzieć, że to jest oczywiste, tak? Dlaczego nazywać to jakimś DDD? No pewnie racja. To jest dość oczywiste. Problem w tym, że jakoś zwykle większość systemów była robionych inaczej. Dlatego mamy teraz mnóstwo legacy do utrzymywania. Tak? Wielkich kul błota i spaghetti. Także owszem, zrozumienie tego, co jest do zrobienia, jest konieczne i to jest dosyć oczywiste. Powinno być przynajmniej oczywiste, ale większość systemów tak nie powstaje. No i ideą DDD jest to, żeby wrócić do tego stanu, że my najpierw staramy się głęboko, odpowiednio głęboko zrozumieć biznes, a dopiero potem zacząć stawiać jakieś granice. Nie będziemy tutaj robili wprowadzenia do tych różnych building bloków i tak dalej, to już wszyscy 10 razy słyszeli, ale ideą, która za tym stoi, jest to, żeby wprowadzać granice takie, jak są w biznesie. Tak? Mamy przestrzeń problemu, tak to Evans nazywa, i tam jest nasz biznes, tam jest działalność operacyjna tej firmy, dla której tworzymy system, i jest przestrzeń rozwiązania, która stara się w jakiś sposób zamodelować przestrzeń problemu. I teraz te podziały u nas w przestrzeni rozwiązania powinny się jakoś mieć. Tak? To nie zawsze jest takie proste 1:1, że właśnie możemy przełożyć strukturę organizacyjną albo coś takiego widocznego na pierwszy rzut oka. Bardzo często trzeba przekładać te rzeczy widoczne nie na pierwszy, tylko na drugi albo enty rzut oka. Tak? Ale chodzi nam o wyznaczanie tych granic zgodnych z biznesem. Czyli chodzi nam o zbudowanie dobrej architektury systemowej na takim poziomie. No i tutaj nas interesują właśnie te drivery funkcjonalne, wymagania biznesowe różne, a nie technologiczne i jakościowe, organizacyjne i tak dalej. I to nam pozwala zbudować taką podstawową strukturę naszego systemu, te podstawowe podziały. W obrębie tych podziałów potem możemy się zastanawiać nad dalszymi podziałami, nad dalszymi granicami.
No ale żeby te granice, bo takie granice, żeby były dobre, tak? Tylko co to znaczy, że są dobre granice? Trzeba się zastanowić, czym w ogóle jest model. Mamy mnóstwo różnych rodzajów modeli, które tworzymy, tak? Od takich dla zabawy, przez mapy zwykle używane do mówienia o modelach, do takich wyrafinowanych, fizycznych. One mają wszystkie jedną cechę wspólną. One pomijają większość z rzeczywistości, którą modelujemy, żeby wydobyć jakiś jeden określony aspekt. Bo poznanie ludzkie jest aspektowe, nie jesteśmy się w stanie na wszystkim skupić naraz. Potrzebujemy wydobywać poszczególne aspekty, żeby je lepiej zrozumieć. I do tego służą nam modele. I siła tych modeli płynie z tego, co zostało, nie z tego, co zostało pominięte, bo czasami mamy taką tendencję, żeby te modele tak destylować, żeby jak najmniej tam zostało. To takie też nie są użyteczne, bo to możemy zejść na poziom jakichś podstawowych tak, relacji i nie wiem, matematycznych, jak procesor działa, tak? Możemy do tego stopnia nasz model domenowy wydestylować, tylko że no, wtedy nie jest średnio zrozumiały, więc musi być właściwy poziom abstrakcji. Musi zostać to, na czym nam najbardziej zależy. No, a żeby to odnieść do tworzenia softu, nasz ulubiony przykład, produkt mamy sobie. I teraz jak modelujemy ten produkt, to co modelujemy? Chcemy zamodelować ten produkt, tą rzecz z fizycznego, realnego świata, z całym bogactwem, czy raczej coś innego? Bo jak zobaczymy, co interesuje ludzi, którzy są w ogóle zainteresowani istnieniem tego produktu, to ich różne rzeczy interesują. Klienta interesuje, ile to będzie kosztowało, jak się wrzuci do koszyka. Magazyniera interesuje, jak to można dostarczyć, przechować i potem, znaczy odebrać od dostawcy, przechować i dostarczyć do klienta. Menadżera będzie interesowało, żeby targety, które zarząd postawił, spełnić na koniec roku, bo inaczej premii nie będzie. A serwisanta będzie interesowało, że trzeba zwroty gwarancyjne obsłużyć, bo nie zawsze produkt jest taki, jak powinien być, trzeba go naprawić. To oni mają jakieś abstrakcje w swoich głowach. Tak? Wszyscy zbudowali te abstrakcje na podstawie tego samego realnego przedmiotu, ale im nie chodzi o cały ten przedmiot. Oni mają różne, zupełnie abstrakcje na temat tej samej rzeczy. I to, co my modelujemy w naszych systemach, które służą biznesowi, tak w innego rodzaju systemach oczywiście jest inaczej, ale w softie biznesowym my modelujemy abstrakcje użytkowników tego systemu, czy innych zainteresowanych istnieniem tego systemu. Nie modelujemy bezpośrednio rzeczywistości. I jeżeli tak do tego podejdziemy, no to taka pokusa one model to rule them all znika od razu, tak? Bo widać, że nie chcemy stworzyć jednego zunifikowanego wielkiego modelu. Bo nie o to chodzi ludziom, którzy są zainteresowani istnieniem tego systemu, więc po co mamy coś takiego robić? Wtedy się okazuje, że koncepcja bounded kontekstów Evansa ma jakiś sens, tak? Bo te bounded konteksty to są granice właśnie między tymi różnymi abstrakcjami tych ludzi. Dlatego to ma sens. A nie dlatego, że jak zrobimy mniejsze kawałki, to będzie nimi łatwiej zarządzać. Można mieć małe kawałki, którym jest równie trudno zarządzać, co wielkimi kawałkami. A jeżeli to podzielimy zgodnie z tymi abstrakcjami i skupimy się na modelowaniu abstrakcji ludzi, tych ludzi, którzy są zainteresowani istnieniem systemu, no to te granice mają szansę być sensowniejsze i w długiej perspektywie sprawdzać się w naszym systemie. Ale one nie zawsze są takie oczywiste. Bo jak mamy taki prosty przykład, czy możemy sprzedać ten produkt, to kto ma odpowiedzieć na to pytanie? Pewnie dział sprzedaży, oni się sprzedażą zajmują, to powinni wiedzieć. Ale może to musi być na magazynie, bo inaczej się nie da sprzedać. No jak nie ma na magazynie, to jak sprzedać? To może dział magazynowy odpowie. A może dział prawny, bo to jest amunicja i trzeba mieć na to specjalne pozwolenie, albo trzeba mieć 18 lat z jakichś tam względów, żeby to kupić. To może zarząd niech podejmie decyzję, od czegoś w końcu są. A może wszyscy razem się zbiorą i dogadają, czy można to zrobić. Może się okazać, że są koncepcje, takie jak dostępność produktu, których nie widać gołym okiem w firmie, ale one funkcjonują, trzeba je dopiero wydobyć. I to nie jest problem jakiś taki zupełnie wyimaginowany, dotyczący firm w skali Amazona. Jak ja mam taki sklep spożywczy koło domu, mikro biznes, tam żaden system nie jest potrzebny, komputerowy, przychodzi się do tego sklepu i prosi się, poproszę ten bochenek chleba. Ja nie można go kupić, bo jest właśnie
10:15, zawsze między 10 a 12, taka pani przychodzi i kupuje ten chleb, a pani, która prowadzi sklep, zależy na relacjach ze stałymi klientami i nie sprzeda. Po 12 sprzeda, bo to jak pani nie przyszła do 12, to już pewnie dziś nie przyjdzie. A może jest jeszcze jakiś chleb pod ladą, odłożony. To czy chleb jest dostępny, czy nie jest dostępny, to nawet w takim małym biznesie potrafi nie być trywialna odpowiedź. A co dopiero w większych systemach. Jak pogrzebiemy w naszych systemach, to się okaże, że zwykle też jakieś tego typu koncepcji parę tam znajdziemy. Oprócz oczywiście morza prostych krudów do zbierania danych. Tak? To samo może być z pytaniem, ile to kosztuje. Kto ma na to pytanie odpowiedzieć? Sprzedaż? Może wystarczy, że doliczymy jakąś marżę do ceny zakupu i to w magazynie można ogarnąć? Może w katalogu, tam są ceny? A może marketing ma odpowiedzieć? Może wszyscy po trochu znowu? W większości softu biznesowego naprawdę jest co modelować, ale to modelowanie nie jest takie trywialne, bo często tych rzeczy, które chcemy znaleźć, nie widać gołym okiem. Trzeba się trochę zagłębić. Często jest tak, że struktura organizacyjna jest anachroniczna, ona nie pasuje do aktualnej działalności firmy. Ona była dobra, jak ją tworzono, ale to było 10 lat temu, a przez te 10 lat coś się działo. Strukturę organizacyjną się ciężko zmienia, więc jej nie zmieniono. A ludzie są elastyczni, w związku z tym się dopasowali i funkcjonują bez problemu w nowych warunkach, mimo że struktura organizacyjna nie do końca to wspiera. A nasze systemy nie są tak elastyczne jak ludzie. To my musimy zadbać o ich elastyczność, bo one się same nie dopasują, jak my ich nie dopasujemy do tej rzeczywistości. No i będą się coraz najbardziej rozjeżdżać z tą rzeczywistością biznesową. I wtedy zaczynają się rodzić problemy. Do tego nie wszystko, co jest w rzeczywistości biznesowej, trzeba zamodelować. Im mniej zamodelujemy, tym łatwiej nam będzie utrzymać system. Tak? Im mniej będzie tego w systemie, tym najlepiej się utrzymuje kod, którego nie ma. Więc nie trzeba wszystkiego przenosić, bo jest w działalności operacyjnej, to się na pewno w systemie przyda. Może się właśnie wcale nie przyda. No i tych problemów oczywiście jest więcej. Tutaj potrzebujemy granic, żeby zachować jednoznaczność terminów. To, co w DDD jest ciągle powtarzane. Tak? Żeby odseparować niezależne koncepcje biznesowe. Żeby pogrupować pewne reguły biznesowe, które są ze sobą związane i powinny być razem zachowywane i oddzielić od innych reguł biznesowych, które znowu ze sobą są powiązane i powinny być razem zachowywane, ale nie są bezpośrednio związane z tą drugą grupą. Tak? Takie grupy lepiej odseparować. Ale można powiedzieć, że mamy do tego gotowe narzędzia. Mamy mnóstwo różnych naszych zasad technicznych i wystarczy je zastosować i to będzie działać. Tak? I te zasady funkcjonują i na poziomie obiektów, w programowaniu obiektowym, ale mogą też na poziomie architektury funkcjonować. Większość z nich równie dobrze. Tylko to nie jest takie proste zwykle. Tak. Łatwo jest dobrze zenkapsulować, łatwo jest dobre interfejsy wydzielić. Już nie mówiąc o open-close, żeby to się sprawdziło, faktycznie działało tak, jak miało działać. Często się nie udaje. Bo czysto techniczne zasady słabo się nadają do wyznaczania granic biznesowych, ale mają jedną zaletę. Jak zaczynamy je łamać, a to widać szybko w kodzie, to nam zwraca uwagę, że pewnie coś jest nie tak z granicami biznesowymi. I trzeba się zastanowić, jak jest w biznesie i to przełożyć. Same zasady te techniczne tego nie zrobią. Jak mamy ośmiotysięcznik, lubicie ośmiotysięczniki na pewno, jak go podzielimy na 180-linijkowych klas, każda z nich ogarnialna jednym rzutem oka, to będzie łatwiej zrozumieć czy trudniej? To zależy, może być nawet trudniej zrozumieć ten taki kod niż 8000. Jak się pojawiają takie fajne typy jak walidatory, procesory, menadżery i tak dalej. Każdy z nich mały, jedną rzecz robi, jakiś interfejs ma dobrze określony i jakoś się komunikuje z resztą świata. Też może się bardzo ciężko utrzymywać tego typu systemy. Więc dobrze by było, żeby te podziały były zgodne z biznesem. Czyli nasz system ma być zgodny z rzeczywistością, czyli się prawdziwość nasuwa. A często słyszymy, że wszystkie modele są nieprawdziwe, tylko użyteczne. Znaczy niektóre z nich są użyteczne, tak? A wszystkie są nieprawdziwe.
Czy to na pewno tak jest? Bo co to znaczy, że model jest nieprawdziwy? Nieprawdziwy, czyli nieadekwatny do rzeczywistości. Gdzieś się z nią mija. To nie znaczy, że on nie odzwierciedla całej tej rzeczywistości. Nikt tego nie wymaga od modelu. Nie taka jest rola modelu, żeby był rzeczywistością. Tylko żeby wydobył jakiś aspekt i przedstawił go tak, jak on się ma w rzeczywistości. Tak on nie jest prawdziwy, to przedstawia go inaczej, niż jest w rzeczywistości. To chyba jest bug. Dobrze, żeby nasze modele może były prawdziwe, a nie tylko użyteczne. Bo użytecznych jest mnóstwo rzeczy. Różne haki, dług techniczny są użyteczne, żeby dowieść feature na czas, zmieścić się w sprincie. Przez przypadek mnóstwo rzeczy jest użytecznych, ale jak jest przez przypadek użyteczne, to jutro może przestać być użyteczne, bo to nie ma żadnego solidnego fundamentu. Pytanie, jaka perspektywa czasowa nas interesuje? Bo jak robimy kampanię marketingową, którą teraz oprogramujemy, a za 2 tygodnie ona się kończy i można ten kod wyrzucić, to pewnie nie mamy się nad czym zastanawiać. Ale ile żyją wasze systemy? Miesiąc, kwartał, rok? Pewnie raczej dłużej niż krócej. I w długiej perspektywie czasowej użyteczne się okazuje to, co jest prawdziwe. Dlaczego? No bo to jest, jak jest zgodne z rzeczywistością, to jakoś do niej pasuje. Nie było użyteczne przez przypadek. Było użyteczne, bo było tak, jak to faktycznie działa w rzeczywistości. Więc dobrze jest zainwestować w to, żeby nie tylko skupić się na użyteczności, bo ona jest krótkoterminowa, tylko żeby myśleć w długiej perspektywie. W takiej perspektywie, w jakiej żyją systemy, nad którymi pracujemy. Ale czy same granice nam wystarczą? Nawet jeżeli je zrobimy już dobrze, tak? Podzielimy to tak, jak jest w biznesie faktycznie. To teraz, czy w obrębie tych granic to, co tam jest, to się różni tylko ilościowo, czy jakościowo też? Czy wszędzie te same narzędzia się będą sprawdzały, czy inne? Jest taka kwestia jak złożoność. Rzeczy mogą być na różny sposób złożone. Tak? I w obrębie tych granic, które sobie wyznaczyliśmy, też możemy mieć różną złożoność. No może być taka złożoność, bo nasi najlepsi fachowcy zrobili, co mogli. A może być taka złożoność, że to zostało faktycznie zrobione dobrze. Tutaj się liczy precyzja, tu jest sporo części, ale taki system jest bardzo przewidywalny. Jest skomplikowany, jest przewidywalny bardzo. Są inne systemy, które są bardzo proste. Kiedy dochodzi do transakcji? Jak się kupujący ze sprzedającym dogadają na cenę. Jaka jest aktualna cena? Cena z ostatniej transakcji. Koniec reguł. Bardzo mało przewidywalny system. Tak? Zupełnie innego rodzaju złożoność. Na świat przyrodniczy jeszcze zupełnie inna złożoność. A w naszych systemach? No mamy krudy, które są proste, ale może być ich dużo na przykład bardzo i to jest wyzwaniem. Mamy jakiś głęboki model, który jest trudno rozgryźć. Dużo reguł zazębiających się, trudno to podzielić, tak? Inna złożoność, ale może mniej tego jest. Jakiś data processing, tam mogą też zupełnie innego rodzaju wyzwania, matematyczne, obliczeniowe wyzwania. Mogą być jakieś utilsy, read modele i szereg różnych innych rzeczy. Więc teraz, jak już mamy granicę, to trzeba się zastanowić, jaka złożoność modelu, nie implementacji jeszcze, tylko modelu, jest w obrębie tych granic. Może mamy jakiś taki bounded context cały, który jest jednorodny. Tam jest tylko deep model albo tylko CRUD. Ale najczęściej to jest taka sytuacja, że jest trochę mix, tak? Jest część w tym fragmencie biznesu, jest część skomplikowanego modelu, gdzie są jakieś reguły, jest może CRUDów w koło, z których być może w części korzysta ten głęboki model, może jest jakiś data processing, który potem jest używany przez jakąś inną część systemu. Tak? To wszystko może być w jednym bounded kontekście, ale on w środku też jest zróżnicowany. I dobrze jest te granice wykryć i dopasować złożoność odpowiednią. Bo teraz klasa złożoności wyznacza nam optymalny styl architektoniczny. Być może warstwy w ogóle nie będą potrzebne, można zrobić w jednej warstwie. A może trzeba zrobić tam hexagonal architecture, bo to będzie najlepiej pasowało do takiej złożoności jak deep model. Może taktyczne wzorce DDD się przydadzą, a może się nie przydadzą. Może pipe and filters, bo to jest data processing. Może szereg innych rzeczy. Tak jak wykryjemy złożoność modelu, to możemy dobrać styl architektoniczny. A potem dopiero
zastanowić się, jakimi konkretnie środkami technicznymi to zaimplementować. W jakim języku, w jakim frameworku, jakich bibliotek użyć i tak dalej. Jeżeli interesuje Was złożoność, to Łukasz Szydło będzie miał w tym roku prezentację na ten temat. On tam będzie szedł dużo głębiej w ten wycinek, tak? Będzie się można sporo więcej na ten temat dowiedzieć. No ale czy to są jedyne granice, jedyne złożoności, jakie nam chodzi? No oczywiście, że nie. Co jeszcze jest istotnego? Mikroserwisy. To są kolejne granice, które stawiamy. I zespół wie, też im powiedzieli, że będą robili mikroserwisy, to nowy system to w mikroserwisach będzie. To jest nasza architektura. No i oni teraz nie wiedzą, to jest nasza architektura, a tam przed chwilą miały być warstwy i jeszcze DDD, do tego trzeba było dopiąć. I to ile tych architektur można mieć? I jak się te podziały na mikroserwisy mają do tamtych innych podziałów? Tak? To per bounded context ten mikroserwis? A może per moduł? A może per building block? Nie wiadomo, tak? To znowu jest karykaturalny obraz, ale niestety często spotykany w przyrodzie. Jak się zastanowimy nad tym, to możemy sobie wyobrazić, że mamy kontener wdrożeniowy, tak? To nie musi być dockerowy kontener, jako koncept architektoniczny. I mamy wszystkie nasze bounded contexty, cały nasz system mieści się w jednym kontenerze. To jest OK, to jest monolit, ale modularny. Jak najbardziej dopuszczalne rozwiązanie. Możemy mieć mikroserwisy takie, w których nam się ładnie podzieliło. Bounded context per mikroserwis, wszystko jest pięknie, podręcznikowo. Też to jest dobre rozwiązanie. Może być tak, że mamy jakiś kontener wdrożeniowy, w którym mamy kilka bounded contextów, jakiś bounded context obok, a do tego mamy jeden taki, który ma część tu, część tu. Też jest dobre rozwiązanie. Bo architektura systemowa i wdrożeniowa są ortogonalne wobec siebie. To są dwie odrębne kwestie. Obie trzeba wziąć pod uwagę, ale inne rzeczy chcemy tu optymalizować. Tutaj znowu potrzebujemy granic, ale innego rodzaju granic. Chcemy mieć granicę między tym, co ma być niezależnie wdrażane. I musimy znaleźć takie fragmenty, które chcemy z jakiegoś względu niezależnie wdrażać, bo mamy takie drivery. Bo na przykład to chcemy szybciej rozwijać. To wymaga skalowania niezależnego od reszty systemu. Rzadko kiedy wszystko wymaga niezależnego skalowania od całej reszty. Zwykle tylko jakiś jeden fragment. Czasami jest tak, że coś wymaga innych zasobów. Też warto to móc wtedy osobno wdrażać, żeby tych zasobów sprzętowych nie marnować. Ale przede wszystkim chodzi tu o granice, które pozwalają nam przyspieszać rozwój. Niezależnie wdrażać nie ze względu na technologię, na wydajność i tego typu rzeczy, skalowalność, tylko ze względu na rozwój, na łatwiejszy rozwój systemu. Ale musimy zidentyfikować te drivery architektoniczne, czy my je faktycznie mamy. Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to te mikroserwisy to będzie duży koszt, a mało zysków, bo nikt nie będzie chciał z tych zysków korzystać. Tak? Jeżeli wszędzie zrobimy na wszelki wypadek mikroserwisy, to pewnie przeinwestujemy. Przeinwestowanie nie jest dobre. Tu nas innego rodzaju drivery interesują. Organizacyjne, jakościowe, jak one wpływają na system. One wyznaczają kształt architektury wdrożeniowej, która nie jest tym samym, co architektura systemowa. No dobrze, ale teraz to trzeba jeszcze jakoś pokleić razem. I to klejenie razem nie jest takie proste, bo mamy w naszej branży terminologia nie okrzepła. I mamy mnóstwo takich terminów jak komponent, moduł, serwis i jeszcze szereg innych, które każdy rozumie inaczej i w każdej koncepcji są używane inaczej. To znacznie utrudnia komunikację. Trzeba sobie je jakoś pogrupować. No i to jest taka propozycja, jak na to spojrzeć, żeby sobie je jakoś wkomponować. Jak konkretnie tych słów użyjemy, może jest trochę mniej ważne. Tak? Mamy tą przestrzeń problemu, o której Evans mówił. To jest biznes. Ten fragment my odkrywamy, a nie projektujemy. Te podziały, które tu są, my musimy odkryć. Tak? Tu są drivery architektoniczne, tu są te wszystkie podziały, tak jak to w biznesie jest podzielone. I my teraz potrzebujemy dlatego stworzyć projekt. I przestrzeń rozwiązania ja lubię sobie dzielić na dwie takie podprzestrzenie. Przestrzeń projektu i przestrzeń implementacji. W przestrzeni projektu my się zajmujemy architekturą. Architekturą systemową,
architekturą wdrożeniową, architekturą aplikacyjną, jeszcze być może innymi rodzajami architektury, w zależności od tego, jaki to system i czego potrzebujemy. I teraz my potrzebujemy wielu tych widoków architektonicznych, żeby wszystkie te kwestie móc się na nich osobno skupić, bo jak się wymiesza architekturę systemową z wdrożeniową, no to potem są takie dziwne dyskusje, czy musimy koniecznie wdrażać każdy bounded context osobno, tak? To nie jest dobrze postawione pytanie, nie będzie dobrej odpowiedzi. Potrzebujemy wielu widoków, żeby się skupić na tych kwestiach osobno i dobrać właściwe środki techniczne. Tak? A dopiero potem się zastanowić, czy użyjemy Mongo, Kafki, czy czegoś tam innego, czy może zrobimy to na starym, dobrym SQL-u, bo wystarczy. Bo tutaj rozpoznaliśmy wszystkie drivery architektoniczne, potem te decyzje jest nam łatwiej podjąć. Jeżeli wszyscy jesteśmy architektami, to ta przestrzeń projektu to jest nasze podstawowe środowisko pracy. Tu powinniśmy skupiać naszą energię. Nie w przestrzeni implementacji, tylko w przestrzeni projektu właśnie. Jak to zrobić, żeby w tej przestrzeni projektu zaprojektować jak najwierniejsze odwzorowanie przestrzeni problemu. No i żeby to zrobić, to trzeba uwzględnić wszystkie drivery. One też na siebie wzajemnie oddziaływują. To nie jest proste zadanie, ale wykonalne na szczęście. O, działa. No ale zespół ma jeszcze jeden dylemat. No dobra, ale co z utrzymaniem tego wszystkiego? To się będzie zmieniać pewnie. Jak się będzie zmieniać, to się zaraz zacznie rozjeżdżać. Na początku mieliśmy te przestrzenie i one się jakoś tam do siebie miały, a potem przyszły zmiany i to się zaczyna rozjeżdżać, tak? No i w innych branżach też miewali te problemy już, nie jesteśmy pierwsi. Też im się stracili równowagę, tak? Nie było ekwilibrium tam niestety. No właśnie. Tylko że tam przynajmniej tak od połowy XX wieku zaczęli mieć szczęście, bo turyści zaczęli przyjeżdżać i to oglądać. I dało się zarobić na czymś takim. Niestety nikt jeszcze nie wpadł na pomysł turystyki po pokrzywionym kodzie. To byłby jakiś ratunek dla naszych systemów, ale póki co jakoś nie widać chętnych, więc lepiej się skupić na tym, żeby się nie krzywiło, bo teraz no, to tak sobie fajnie krzywe stoi, ale trzeba dużo inwestować, żeby się nie wywaliło. Tak zupełnie, wtedy przestaną przyjeżdżać, bo te kupę gruzów nikt nie będzie chciał oglądać. Więc dużo inwestują, żeby było krzywe, ale żeby się nie wywracało. No i my też się często skupiamy na tym, że musimy strasznie dużo inwestować, no, żeby było dalej krzywe niestety, no, ale żeby jakoś tam działało, tak? To lepiej zadbać o to, żeby się nie rozjechało, to wtedy nie trzeba będzie inwestować w powstrzymywanie przed upadkiem. Bo te drivery oczywiście są dynamiczne, one się będą zmieniały, to mamy gwarantowane. Ale to nie jest jedyny system stworzony przez ludzi, który ma problem jakiś z równowagą. Jest większy system, gospodarka cała jest takim systemem, który ma problem z równowagą. W ogóle między gospodarką a programowaniem jest można sporo porównań robić, pewnie dlatego, że jedno i drugie to jest działalność ludzka. Tak naprawdę to nasze wytwarzanie softu to jest fragment gospodarki. Tak? Czym jest dług? Znaczy, z czego wynikają kryzysy? Wynikają z tego, że system przestaje pasować do rzeczywistości. On się rozjeżdża tak pomału, to tego nie widać, to się da jeszcze jakoś ogarnąć, a potem się okazuje, że no ten rozjazd jest już za duży. To nie da rady tego utrzymać. No i wtedy jest kryzys w naszych systemach, w gospodarce też bywa. Tak? Możemy to pokrywać, możemy się zadłużyć i połatać, pohakować trochę i wtedy co robimy? Na kredyt ukrywamy prawdziwy obraz sytuacji, ale tego się nie da w nieskończoność robić. Jeszcze takich metod jak banki centralne w programowaniu nie wymyślili, więc niestety. Tak. Z tą dynamiką i z tymi zmieniającymi się okolicznościami musimy sobie jakoś poradzić. Poradzić sobie można na różne sposoby. Można na przykład przygotować strukturę, która to postara się zamrozić i nie pozwolić na tą dynamikę. Tak, wszystko jest z góry przewidziane, mamy upfront design i każdy ma przewidziane swoje miejsce, tylko to się tak nieprzyjemnie trochę żyje w takiej strukturze. Jak ktoś jest za długi, to się go skróci, jak jest za krótki, to się go wydłuży i wszystko będzie pasować i żadne zmiany i żadna różnorodność nie jest nam potrzebna. Tak? Upfront design. Nie lubimy. No to może zróbmy to agile.
Struktura sama się wyłoni. No ale może nie będzie najlepsza ta struktura, która się sama wyłoni. Może możemy powalczyć o lepszą strukturę. Jak popatrzymy na rozwój miast, to jest na szczęście jakaś trzecia droga. Są miasta, które istnieją przez stulecia, a niektóre nawet jeszcze istotnie dłużej, i one cały czas były w stanie służyć swoim mieszkańcom. Nie zostały w tej postaci zaprojektowane nigdy naraz przez jakiegoś jednego człowieka czy jedną grupę ludzi. Każdy budynek był przebudowywany wielokrotnie w trakcie istnienia tego miasta i cały czas był dopasowywany do aktualnych potrzeb. Jak się popatrzy na strukturę z góry, to może się wydać, że ona jest taka lekko chaotyczna. To nie jest Nowy Jork, gdzie jest szachownica, ale z drugiej strony dużo ładniejsza jest ta struktura, dużo przyjemniejsza do życia niż taka nowojorska struktura, gdzie wszystko jest tak ustawione. Tak? To miasto żyje, ta struktura odzwierciedla to życie i te nagromadzone doświadczenia przez bardzo, bardzo długi okres. Ale nie jest tak chaotyczna jak ta poprzednia, bo tu się trudno funkcjonuje, tu się łatwo funkcjonuje, mimo że to nie jest takie od linijki pokrojone naraz. I to jest coś, do czego powinniśmy dążyć, żeby nasze systemy też w ten sposób funkcjonowały, też mogły w ten sposób ewoluować i cały czas być utrzymywalne. Oczywiście to jest dużo droższe, niż jakby zbudować to miasto naraz w takiej postaci, to by było taniej niż przez te wielokrotne przebudowy wszystkich budynków, nawet zmianę układu ulic i tak dalej. Tylko że nie da się tego zaprojektować naraz, to musi w ten sposób się rozwijać, ale trzeba dbać cały czas. I waga wyborów, które podejmujemy w zmianie tej struktury jest naprawdę bardzo duża, bo od tego zależy, czy my będziesz harmonijnie rozwijał ten nasz system, tak jak takie miasto, czy powstaną takie piękne fawele. Bo równowaga nie jest czymś, co można posiąść, utrwalić i mieć raz na zawsze. To jest cel, który nam nieustannie ucieka. Chodzi o to, żeby być na kursie cały czas, ale nie trafimy w punkt i nie utrwalimy tego momentu. A nasze dzisiejsze rozwiązania jutro są częścią problemu. Byliście w takich sytuacjach, że organizacja się dopasowywała swoje funkcjonowanie, sposób pracy pracowników do świetnych rozwiązań w naszych systemach? To fajnie by było, gdyby raczej to, co te możliwości, które stworzyliśmy w naszym systemie, otwierały drogę na zupełnie nowe sposoby funkcjonowania, kontaktu z klientami, zarabiania pieniędzy, optymalizacji działalności. Tak? Żebyśmy w taki sposób stawali się częścią przestrzeni problemu, a nie w taki sposób, że teraz operacyjnie pracownicy muszą się dostosować do bugów w systemie, bo inaczej nie są w stanie pracować, a z systemu muszą korzystać. I to nam obrazuje, jak ważne są wszystkie te wybory w designie, które podejmujemy. I zwykle te momenty, w których możemy podjąć jakiś wybór, są krótkie, trzeba się dobrze zastanowić, bo potem ta struktura się gdzieś ustala, nie będzie się jej dało zupełnie zmienić za chwilę. Nie sposób każdego wyboru podejmować na nowo codziennie. Tak, trzeba się dobrze nad każdym z nich zastanowić, żeby on faktycznie pasował do istniejącej struktury i do wizji tego, w którą stronę chcemy dążyć. Żeby to zebrać jakoś razem. Wszystkie te nasze koncepcje, różne nasze skróty, solidy, DDD, mikroserwisy, do czego one nam są potrzebne? Po co? Żeby wyznaczać dobre granice. Po co nam są te granice? Żeby zapewnić autonomię wewnątrz tych granic. Żeby to się mogło rozwijać w autonomiczny sposób, tak jak w dobrej gospodarce, tak jak w dobrze funkcjonującym mieście. Gdzie na różnych poziomach jest różny stopień tej autonomii, ale wszędzie gdzieś jest i walczymy o tą autonomię i o zespolenie tego z pozostałymi częściami. A po co nam ta autonomia? Żebyśmy mogli skalować i to nie technicznie dokładać serwerów, tylko skalować rozwój. Dużo trudniej jest wdrażać nowych pracowników, tworzyć nowe zespoły, niż dokładać serwery. Jak myślimy o skalowaniu, powinniśmy myśleć przede wszystkim o skalowaniu wytwarzania oprogramowania, a nie o skalowaniu technologii. Skalowanie technologii mamy dość dobrze opanowane już. No i po to nam jest ta autonomia, żeby te systemy były utrzymywalne. Autonomiczne części dużo łatwiej jest utrzymywać. Ale właściwy sens tych zasad, tych różnych naszych skrótów wieloliterowych, bardzo łatwo jest zagubić, jeżeli się skupimy tylko na technicznej
aspekcie, tylko na tej technicznej płaszczyźnie. Wtedy zaczyna się robić krojenie od linijki naszych systemów. I to się zwykle nie sprawdza, bo to nie są te podziały, które są w biznesie, a to dla biznesu tworzymy ten soft. I bez zrozumienia biznesu, naszej domeny naprawdę głęboko, nie zrobimy dla niej dobrej architektury. Widzieliście takie sytuacje, gdzie jeden zespół opracowuje architekturę, a jakiś tam drugi on ma rozpoznać domeny. I oni się potem, a potem to się jakoś połączy. Nie połączy się. Tak? Oni muszą razem, prawda? Nie można tego w ten sposób odseparować. Że jedni opracują architekturę integracji, architekturę wdrożeniową, jak to podzielić na mikroserwisy, a potem powiedzą to jakoś wkomponujcie ten biznes w te podziały. Się nie uda. A jak sobie i odnieść się do dynamiki, do tych ciągłych zmian. Skoro biznes, który się podobno nieustannie zmienia, jest w stanie funkcjonować operacyjnie i nie wywraca się ta cała rzeczywistość do góry nogami, to może nasze systemy też nie muszą. Zmiany w biznes wprowadza w takim tempie, które jest w stanie jakoś absorbować organizacyjnie. Skoro oni są w stanie to zrobić, to powinniśmy się skupić na takim projektowaniu systemów, żebyśmy też byli w stanie to absorbować na bieżąco. A nie mówić, że o, to system jest stary, ma już 2 lata, trzeba zrobić kompletny rewrite. Nowy system teraz. I wtedy już będzie dobrze. Więcej nie powtórzą te problemy. Tą autonomię musimy oprzeć na głębokim poznaniu wszystkich driverów architektonicznych, ze wszystkimi tam wzajemnymi interferencjami tych driverów. Do tego nam się przydają te widoki architektoniczne, żebyśmy mogli się skupić osobno na tych różnych aspektach, a potem spróbować je zintegrować. I trzeba sobie ciągle zadawać pytanie, dlaczego? Jak, żeby dojść do tych faktycznych driverów. Nie poprzestawiać tylko na tym, że taki problem to można takim narzędziem szybko rozwiązać i już. Tylko żeby zadawać to pytanie głębiej, 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 dopiero na takim faktycznym zrozumieniu opierać decyzje, które podejmujemy. No i zakończę takim optymistycznym akcentem, że architektom, czyli wszystkim nam, bo wszyscy jesteśmy architektami, należy się uznanie, bo właśnie znają te przyczyny. Tym się różnią od takich zwykłych wytwórców, którzy po prostu tak robią, bo tak się robi. Wiedzą, tak robią, bo znają przyczyny, dlaczego to zadziała albo nie zadziała, w jakim kontekście zadziała. Kto jest autorem tego cytatu? Albo z którego stulecia? Z 20? 19? Trochę wcześniej. Tak? To jest Arystoteles. Więc to nie jest nowe w naszej kulturze, tego typu podejście. I on to pisze właśnie rozważając relacje pomiędzy takimi wytwórcami zwykłymi, a takimi, tu akurat jest w tłumaczeniu polskim już to słowo architekt, ale to równie dobrze mogłoby być coś, co też jest jednym z modnych buzzwordów, software craftsman. Tak? Taki rzemieślnik porządny, porządny inżynier. To coś takiego chodziło. No i to dobrze przed naszą erą oni to rozważali. Tak? To jest cały czas aktualne. Jeżeli nie będziemy schodzili do tego poziomu znania przyczyn, do samego spodu faktycznie, to ciężko nam będzie zaprojektować systemy, które się w dłuższej perspektywie czasowej sprawdzą. Dziękuję Wam bardzo. Jak są jakieś pytania, możemy podyskutować.